Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmiku zajmiemy się laptopem klienta. Jest to Lenovo G5070. Tak, dokładnie. Laptop po upadku. Rozwalone gniazdo zasilania. Nie wiem, czy wy to widzicie. Raczej nie. No, musicie uwierzyć mi na słowo. Uszkodzony ma też narożnik. Narożnika nie będziemy ruszać. To element obudowy. Chociaż jeżeli będę miał dostęp, to postaram się podkleić. Zawsze to klient będzie bardziej zadowolony, a raczej klientka. Dobra. Klientka miała szczęście, gdyż mówiła, że obdzwoniła cały Grodzisk i okolice w poszukiwaniu serwisu, który zrobi to na szybko. Faktycznie zależy jej na czasie. Chciała mieć to już zrobione na piątek. Dzisiaj jest czwartek. Tak więc... No miała szczęście, bo akurat miałem taki laptop zdemontowany, jeszcze nie wystawiony na aukcję. Tak więc... no cóż. Szczęście. Ale chyba... Nie, chciałem powiedzieć, że ktoś już go rozkręcał i nie skręcił tak jak trzeba. Dobrze jednak, że się powstrzymałem, gdyż byłby to pochopny wniosek. Gwint trzymający śrubkę zapewne strzelił, bo jest to ta strona, gdzie jest uszkodzone gniazdo, więc tutaj uderzenie było najmocniejsze. Tak, tutaj jest plomba, niestety po takiej przygodzie laptop gwarancji już nie ma. Dobra. Wydaje mi się, że to już wszystko, jednak należy jeszcze dokładnie obejrzeć laptopa. Tu. I nie pamiętam jak jest, więc odkręcę również wentylator, gdyż w niektórych laptopach śrubki mocujące wentylator no, trzymają się czy klawiatury, czy to palmrestu. Tutaj jakaś śrubka, nie wiem skąd, niby nie widziałem, żeby coś mi odpadło. Laptop delikatnie zabrudzony, ale jest to naprawdę delikatne. Wystarczy to zruszyć. Gdzieś tam mam szczoteczkę do zębów. I już. Zauważyliście na pewno, że filmik nagrywam z innej perspektywy. Jest to spowodowane tym, że nie wiem, czy aparat jest uszkodzony, czy po prostu tak ma, ale kiedy odwracam wyświetlacz, tak abym widział, co nagrywam, obraz jest do góry nogami. Tak więc wybrałem takie ustawienie, abym w miarę optymalnie to widział, mi błędnik nie szalał, kiedy przestawiam aparat. A
ale wydaje mi się, że wy nie odczujecie jakiegoś większego dyskomfortu przez to. Odeszło już. Trzeba to robić delikatnie, gdyż tam pewnie na czymś się trzyma. A no tak, nie zdjąłem klawiatury. Ale skoro już tak zacząłem, to spróbuję rozebrać go bez właśnie wyjmowania klawiatury, gdyż nie jest mi to potrzebne. A akurat tutaj jest tak spasowane to wszystko, że bardzo łatwo uszkodzić obudowę, tak więc spróbujmy. Na czymś jeszcze się trzyma ta nasza góra. O, pach. Teraz delikatnie zobaczyć, na czym się trzyma. Dobrze, widzę już wyłamany gwint od śrubki. Tak więc ja jednak i tak zdemontuję tą klawiaturę od obudowy. Oczywiście najpierw zdejmę, gdyż będzie mi to ułatwiało dostęp. Podkleję również ten uszkodzony element. Kurczę, lata tego tutaj, że no dużo niestety. Laptop zaliczył dzwona, więc tak to się kończy. Podniosę was trochę. Sorry z góry za jakieś piski czy coś. Wow. O. To pewnie jest odpalam resztu. Tak, tu widać ewidentnie, że od tego. Dobra, wpuszczone, cyk, tu brakuje gwintu, najgorzej, że brakuje tego elementu miedzianego, czy z czego to jest wykonane, element ten przewodzi prąd, tak więc rozejrzę się jeszcze w komputerze, w środku obudowy. Czy przypadkiem nigdzie tu nie fruwa? Dobra, znalazłem. Hopsa. Wkleję jeszcze tylko ten gwint i myślę, że będziemy mogli się już wziąć za wymianę gniazda. Gniazdo jest tutaj. Zaraz nie wiem, czy zoom działa w czasie nagrywania. Może będziecie mogli to zobaczyć. Czekajcie, bo ciężko mi się skalibrować. O! To jest gniazdo, no jak widać wyłamane dosyć poważnie. Zaraz pokażę wam je jeszcze z bliska. No tutaj widać kolejny element obudowy.
Tak. Z powrotem. Cyk. Muszę wam powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego zakupu. Aparat za nie, znaczy nie za wielki. Nie jakieś tam kosmiczne pieniądze, ale na pewno tyle, co mi trzeba, na 100% się sprawdzi. Tak więc mogę polecić dla ludzi, którzy może chcieliby zacząć jakiś kanał prowadzić czy coś. Fakt, że mój kanał nie jest jakimś specjalnie kanałem zarobkowym, faktycznie tam jakieś pieniążki się zbierają, nie są to duże kwoty, ale taki dla klientów, trochę reklamowy i tak dalej, i tak dalej. Aparat to Panasonic Lumix FZ150. Ja kupiłem używkę z przesyłką za jakieś tam 100 parę złotych, z fakturą oczywiście. To chyba będzie jakoś tak do wklejenia. Z tym wklejaniem gwintów, kiedy brakuje nam obudowy, to jest taka trochę sprawa na czuja, że tak to określę, no ale skleję sobie paluchy chyba. Kurczę, nie wiem, czy nie będzie im prościej użyć poxipolu. Tutaj go zapaćkać, ten gwint, żeby on się jakoś trzymał konkretniej. Zobaczymy. Ok, trzyma się. Ja go jeszcze klejem zaleję, tak aby lepiej to było wszystko związane. Dobra, kleju poleciało w sumie aż nadto, jednak po wyschnięciu to żaden problem. Cyk, obudowa na bok. Ok, i wyjmujemy gniazdo. Gniazdo jest na zatrzaskach, tak więc trzeba uważać, żeby nie wyłamać. Pół biedy, kiedy rozwalimy gniazdo, i tak jest do wymiany. Ale jak uszkodzimy mocowanie na płycie, to później nowe gniazdo będzie nam fruwać. Nie wiem, czy widzicie. Sporo szczęścia, bo niewiele brakowało, a zrobiłoby się zwarcie. Tam chyba klientka, z tego co pamiętam, z tego co zrozumiałem, to jeszcze wkładała zasilacz. Tak więc, no, szczęście. Nie ma co gadać. Tutaj mamy moje gniazdo w cenie 25 zł, gniazdo z demontażu. Cały zabieg, cała wymiana będzie kosztowała 85 zł. Oczywiście nie liczę tych tam podklejania tego obudowy i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy ludźmi, żyjmy jak ludzie. Oczywiście, czasem tam, gdzie są pieniądze, trzeba trochę z takimi zasadami uważać, aczkolwiek bądźmy ludźmi. Cyk, nie, chyba nie. Ok, było charakterystyczne kliknięcie, czyli wszystko zaskoczyło. Cyk.
Ups. Chyba trzeba przewrócić. No dobra, to by chyba było na tyle. Jeszcze więc, skoro już jestem na tym etapie, to zdemontuję klawiaturę od palmrestu. Tylko upewnię się, że klej tutaj już zasechł. Dobra, gwint się trzyma. Na razie jeszcze delikatnie. W sumie klawiaturę dużo łatwiej się chyba zdemontuje właśnie od spodu, gdyż tutaj są te klipsy trzymające, z tego co zauważyłem. Tylko muszę znaleźć jakiś płaski śrubokręt. Cały się upaćkałem tym klejem, znaczy cały, czyli jeden palec, ale. Nie, tak to chyba będę kombinował do jutra. Okej, trzeba delikatnie. A to cud. Wystarczyło podważyć. Od tej strony. Super. A ja wiecznie się tak męczyłem. Trochę już rozkręciłem tych modeli i pokrewnych. Generalnie z serii G50 tam wszędzie obudowy były te same. I zawsze się męczyłem, żeby nie poniszczyć i tak dalej, i tak dalej. No dobra, jeszcze sobie sprawdzę jak z tym... O, no super. Trzyma się. Zerknę jak ten nadmiar kleju, który skapu mi na obudowę jeszcze się tam nie utwardził. No ciężko, żeby się utwardził tak szybko, to kropelka, więc jeżeli nalejecie kałużę, no to faktycznie trochę będzie trzeba zaczekać. Ale spokojnie, rozgrzebałem to, rozgrzebałem. W przeciągu kilku minut będzie spokój. Dobra, to może jeszcze... Jeżeli już jesteśmy, jeżeli jeszcze jesteśmy na nagraniu, to zobaczymy, czy po wymianie gniazda wszystko, po wymianie gniazda wszystko jest ok. Język mi się plącze. Tu mam zasilacz, zaraz znajdę jakiś kabel, oby podpięty. Szybko przyjrzę, nic tutaj nie wstaje, klik. Klik. I jakbym włożył baterię, to bym pewnie widział, czy ładuje, czy nie. Ale dobra, to na chwilę wyjmę. Nałożę tak na szybko obudowę. Tak, aby nie wykręcać już włącznika. Komputer się włącza, jak widzicie. Tyle mi wystarczy w celu sprawdzenia. I tym pozytywnym akcentem, jakże, gdyż klient będzie zadowolony, nie dość, że przed czasem, to jeszcze sprawne.
zakończymy dzisiejszy filmik. Jeżeli się podobało, zachęcam do subskrypcji kanału, ewentualnej łapki w górę, bo takie akcenty oczywiście motywują mnie do dalszej pracy na tym szklanym ekranie. Tak, to wszystko. Dzięki raz jeszcze. Do zobaczenia.